Elvis Presley. Te dwa słowa współcześnie znaczą może trochę coś innego niż 60 czy 70 lat temu, ale zdecydowanie jest to imię i nazwisko, które każdy zna. To wielki gwiazdor muzyki, również aktor, a przy okazji bohater filmu Baza Lermana pod tytułem Elvis. Bo właściwie słowo Elvis wystarczy. Elvis jest. Jeden. Oczywiście są inne osoby na świecie, które nosiły to imię albo je noszą, ale wiadomo, że to inspiracja wypływająca właśnie z historii tego genialnego muzyka i wokalisty, człowieka, który zrewolucjonizował muzykę i stał się legendą za życia. Dzisiaj Elvis już jest w krainie wiecznych łowów, gdzie śpiewa i gra na gitarze. I to od wielu, wielu lat, ale jego legenda żyje, jego legenda inspiruje. Jego legenda sprawiła, że australijski reżyser Baz Lerman to właśnie jemu postanowił poświęcić swój kolejny film. Ja nazywam się Kaja Klimek i w ramach naszych kinowych lekcji filmowych myśli oglądamy filmy, które zanurzone są w samym sercu popkultury. Bardzo się cieszę, że mogę o nich trochę opowiadać, że możemy się spotykać zarówno w kinie, w Gdyńskim Centrum Filmowym, jak i właśnie w postaci takich podcastów, bo opowiadanie o takich rzeczach, jak te, które spotkaliśmy w filmie Wessa Andersona Asteroid City, o Spidermanie w wykonaniu właśnie animowanym z Milesem Moralesem, jako właśnie tą główną postacią, czyli takim nowym żyjącym w wielu światach Spider-Manie, czy o Barbie w filmie Grety Gerwig, ale też o zabawce, jaką Barbie jest i o jej znaczeniu w popkulturze i również w kontekście kapitalistycznym. Fajnie było poopowiadać, fajnie było się pospotykać, a na sam koniec, na wielki finał, tak zwane grande finale, jak to się mówi Elvis Presley, i dzisiejszy podcast będzie miał taką właściwie trochę formę jak program, który być może znacie, ja go chętnie oglądałam w dzieciństwie, nazywał się on Ulica Sezamkowa i tam zawsze jakaś literka albo jakieś literki sponsorowały program, więc dzisiaj nasz odcinek sponsorować będzie pięć literek, czyli literki E, L, V, I, S. Czyli Elvis. W taki sposób podzieliłam naszą opowieść. Każdy rozdział to jedna literka i mikroopowieść związana właśnie z filmem o Elvisie. Presleyu. Ten film pokazał się na ekranach w roku 2022. Odtwarzający rolę Elvisa Presleya, Austin Butler, okazał się absolutną rewelacją. Niesamowicie spodobał się właściwie wszystkim w tej roli, łącznie z Priscillą Presley, czyli żoną nieżyjącego już Elvisa Presleya, która mówiła, że właściwie miała poczucie jakby oglądała Elvisa na ekranie, że tak niesamowicie udało się temu młodemu aktorowi wcielić w postać Elvisa, stworzyć. Użyć go na nowo, ale też właśnie wykreować, jako aktor, nie tylko być idealnym tak zwanym impersonatorem czyli powiedzmy takim właściwie udawanym trochę Elvisem, czy kimś, kto bardzo Elvisa przypomina, ale też nadał mu swoją własną energię, do tego stopnia, że przez długi czas nie mógł pożegnać się ze specyficznym akcentem, z jakim mówił jako ten bohater i mówił nim normalnie w wywiadach, w życiu prywatnym. Częściowo pewnie była to zgrywa, ale z drugiej strony wcielić się w taką postać, większą niż życie, absolutnie legendarną i przedstawioną jeszcze w taki sposób, jak w filmie Bazal-Rumana, myślę, że to zmienia człowieka. Człowieka na stałe. Więc nie ma się co dziwić Ostinowi Butlerowi, że tak to właśnie wyglądało. O samej twórczości reżysera opowiem trochę później, ale tak jak powiedziałam, przejdźmy do naszego alfabeciku naszych literek sponsorujących dzisiejsze spotkanie. E jak Elvis rzecz jasna, ale e jak eskapizm to będzie pierwsza literka od której zaczniemy. Eskapizm czyli taka potrzeba ucieczki od rzeczywistości. Rzecz jasna oferuje nam ją kino. Oferuje nam ją popkultura. O tym mówiłam w poprzednich również odcinkach naszego podcastu. Lubimy rozrywkę, lubimy zanurzyć się w innym świecie, żeby trochę odpocząć od wyzwań rzeczywistości, od może jej czasami też trochę szarości, bo takie filmy jak Barbie czy właśnie Elvis zabierają nas do naprawdę fantastycznego, kolorowego, zupełnie innego niż nasze życie świata. Aczkolwiek dzisiaj możemy urządzać nasze światy, nasze pokoje, nasze mieszkania, w podobnym stylu jak to, co widzimy na ekranie, ale jednak kino przynosi nam to coś, co zabiera nas w dziką, szaloną, zupełnie odrębną od naszej rzeczywistości podróż. Czasami te podróże są baśniowe. I to słowo baśń chciałabym, żeby tutaj dobrze wybrzmiało, bo mam wrażenie, że to, zobaczymy, czy się ze mną zgodzicie, kiedy spotkamy się w kinie, ale to, w jaki sposób opowiedziana jest historia o Elvisie Presleyu ma w sobie bardzo, bardzo dużo z baśni. Jest to opowieść o baśni właściwie, o chłopaku, który został królem i spotkał na swojej drodze złego ropucha, żeby nie powiedzieć złą ropuchę, która źle mu doradzała, która sprawiła, że jego życie miało być baśniowe, które miało być baśniowe, okazało się być straszne. Ta zła ropucha żerowała na jego radości, szczęściu, korzystała z tego, sprowadzając naszego złotego chłopca, naszego króla na manowce. Jaki z tego morał? Może, żeby nie ufać wszystkim tak głęboko i otwarcie, jak robił to Elvis, może, żeby być ostrożniejszym. Każda bajka potrzebuje takiego morału. Oczywiście my sobie możemy sami wysnuć morał z tej historii, ale jednak, kiedy tak opowiadam o tym tak, jakby to było dawno, dawno temu, właśnie w opowieści o młodym księciu, który został królem, miał wszystko, a potem stracił to wszystko i miał na samym końcu już nic, to jednak kojarzyć nam się to może właśnie z baśniowymi opowieściami. Trochę jest w Elvisie Małej syrenki, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, sprawdzimy podczas spotkania, ale faktycznie jest to marzenie o czymś więcej, o pewnym przekroczeniu własnych możliwości, wejściu do innego świata, które też okupione jest jakąś ceną i też Ursula kojarzy mi się trochę z granym przez Toma Hanksa kolonelem Parkerem, czyli tym właśnie doradcą. Elvisa Presleya, może to też ze względu na ten kostium i ten przerażający look, nazwijmy to tak. Zresztą sam reżyser mówił, że Tom Hanks ma w tym filmie wyglądać jak klaun z piłą mechaniczną, że coś takiego właśnie ta postać w sobie ma mieć że jest z jednej strony pocieszna i e, taka dosyć e, przyjazna, a z drugiej strony bardzo mocno przerażająca. Zresztą decyzja, żeby obsadzić w tej roli Toma Hanksa, e, uważam, jest genialna. Zresztą sam aktor bardzo szybko zgodził się, żeby zagrać taką postać, również dlatego, że kojarzymy go z rolami bardzo pozytywnymi. On zawsze gra miłych bohaterów. E, kiedy on płacze, to my płaczemy. Jest takim naszym człowiekiem na ekranie, a tutaj nagle wciela się w rolę dosyć potworną. Ma mocny kostium, mocną charakteryzację. Niektórzy uważali, że być może zbyt mocną, ale z drugiej strony bawi się tym świetnie i ten przester też jest czymś, co jest trochę inne niż role, które, z których Toma Hęksa znamy. No a gdy mowa o samym. Elvisie, reżyser, mówił, że ta postać stała się dla nas trochę kostiumem. Nagrywam dla was ten odcinek w Halloween, więc faktycznie dzisiaj na pewno setki tysięcy osób będą przebierały się za różne postaci. Wśród nich na pewno znajdzie się również Elvis Presley, bo to specyficzny wygląd, fryzura i kostiumy są bardzo charakterystyczne dla tej postaci. Więc dla niego istotne było to, że my kojarzymy Elvisa jako taki wizerunek jako pewną postać z popkultury, ale że dla jego rodziny, dla ludzi, którzy go znali, zawsze był kimś bliskim, ojcem, mężem, przyjacielem, dziadkiem, osobą, która po prostu była obecna w ich życiu, więc między tymi dwoma światami film będzie operował. No i właśnie ten element baśniowy, o którym mówiłam już wcześniej, z jednej strony ta specyficzna opowieść, z którą mamy tutaj do czynienia, czyli od zera do bohatera, a z drugiej strony to co reżyser też sam mówił o Elvisie Presley'u, Zresztą w pierwszych kadrach filmu, kiedy poznajemy jeszcze bardzo młodego Elvisa, on ma na szyi symbol Flesza Gordona, czyli jednego z superbohaterów, ta błyskawica zresztą będzie mu towarzyszyła przez całą jego karierę, te wybuchy różne, różne po prostu gwiazdne sprawy i bardzo dużo symboli wokół jego wizerunku to jest jedna sprawa. No ale z drugiej strony możemy go nazwać takim superbohaterem. Bazlerman mówi, że on narodził się w tym piachu podczas tam jest taka intensywna scena, kiedy on poznaje muzykę i przeżywa pewne, pewien rodzaj rytuału czy przejścia, czy coś się w nim budzi i staje się właściwie tą osobą, którą będzie później. Więc te wątki baśniowe na kilku poziomach działają w filmie Baza Lormana. Baśń oczywiście służy nam w celach ucieczkowych od rzeczywistości, ale zawsze ma nas nauczyć czegoś o rzeczywistości, więc ten morał zarówno z historii Elvisa, tak jak z innych baśni wyciągnąć zdecydowanie możemy. Przejdźmy do kolejnej literki, to będzie L jak Love. Czyli miłość, bo to zdecydowanie główny temat tej opowieści, zresztą też główny silnik napędowy samego Elvisa Presleya. Kiedy poznajemy go w filmie, widzimy, że to jest osoba, która bardzo potrzebuje miłości, bardzo chce też dawać innym miłość i poznajemy go jako osobę kochającą zarówno swoją żonę. No, jak też inne osoby, które pojawiają się w jego życiu, bo ta relacja jest częściowo, powiedziałabym, spełniona, jednak dochodzi tam do rozwodu, bohaterowie nie potrafią znaleźć do siebie drogi, co też wynika ze specyfiki charakteru, sposobu bycia i stylu życia samego Elvisa Presleja. Ale ta relacja z rodziną, czy właśnie z Prisilą, czy z córką to jest tylko jeden z rodzajów miłości, z jakimi mamy. Tutaj do czynienia, bo możemy też spojrzeć na tę relację z pułkownikiem Parkerem. Właśnie jako na relację miłosną. Jest to toksyczna relacja dosyć mocno, ale tego rodzaju relacje oparte na bardzo mocnych emocjach, na tym, że osoby nie potrafią porzucić siebie nawzajem, że są od siebie trochę uzależnione, też wpisują się w rodzaj relacji miłosnej, która no oczywiście nie jest najzdrowsza, ale jednak ma w sobie tę bardzo silną więź. Od miłości do nienawiści tylko jeden krok, jak widać w tym filmie te strony często się zmieniają, ale tym najważniejszym elementem związanym z miłością w życiu Elvisa Presleya jest jednak relacja z jego publicznością, z fanami, fankami, z tymi osobami, które przychodzą na jego koncerty. Kiedy widzimy te sceny, chociażby te scenę nawet na samym początku, kiedy on występuje w tym takim charakterystycznym różowym ubraniu i to jest jego jeden z pierwszych występów na scenie, a ta Energia, która się tam pojawia, te emocje, które temu towarzyszą, są naprawdę jak jakaś eksplozja. Tutaj dużo by można było rzeczy na literę E powiedzieć. Emocje, energia, eksplozja, też bym mogła to przy pierwszej literce zastosować. Okazuje się, że to jest coś niesamowitego, co rzadko ma miejsce, kiedy. Jedna osoba jest w stanie wzniecić taki rodzaj płomienia w sercach tak wielu osób. Jest to też wymiar dosyć smutny całej tej historii, bo okazuje się, że ta miłość, podziw, entuzjazm, jakim Elvis jest obdarzany, są dla niego jak narkotyk. On nie może bez tego żyć, uzależnia się od tego i tym bardziej wystawia się na różne sytuacje, które wystawią go właśnie na ogląd tłumu. Które sprawią, że będzie mógł znowu to przeżyć, znowu skorzystać z tej fali pozytywnej energii i poczuć się kochanym w taki sposób, w jaki żadna osoba nie jest mu w stanie tego dać, bo to nie jest miłość. Taka w relacji, tylko miłość jako adoracja. Zresztą ym, mówiło się o Elvisie, że on jest trochę bogiem, że jest bogiem muzyki, który stąpił na ziemię. Ym, zresztą te stroje, o których za chwilę też ym, podkreślały ten jego wyjątkowy charakter, że jest kimś niezwykłym, superbohaterem czy nad człowiekiem. Więc też te emocje i ten podziw i miłość były właśnie. Tego rodzaju. Zresztą, nawet jak zobaczymy Elvisa na scenie, on jest zawsze wyżej, tak jak każdy muzyk, zresztą występujący na scenie, rzadko kiedy muzycy są niżej niż publiczność, chyba że to jest taki amfiteatr w starym stylu, no to wtedy scena jest na dole, a my siedzimy u góry i patrzymy z góry na dół, ale jednak zasadniczo to jest spojrzenie nasze na kogoś, kto jest wyżej od nas, kto jest właśnie nad człowiekiem, więc też ten rodzaj miłości, uwielbienia, z którym Elvis miał do czynienia, bardzo mocno wpływał na jego psychikę. Zresztą ten film pokazuje również tę roczną stronę. Także pamiętajcie, że jest to film o miłości, El jak Love, <laughs> Love Me Tender <laughs> i wszystkie te utwory Elvisa, które właśnie ten, te słowo zawierają. Ale jednak jest to miłość uzależniająca i trudno. Poradzić sobie z jej brakiem albo z jej niedostatkiem, i też o tym będzie to historia. Przejdźmy do kolejnej litery. To będzie V, jak Velvet przez V pisane, trochę tak jak w nazwie zespołu Velvet Underground, ale tutaj Velvet jako aksamit i to jest punkt odniesienia do kostiumów, bo one są niebywale istotne zarówno w świecie realnego Elvisa Presleya, jak i w świecie Elvisa na ekranie. Autorką kostiumów jest Catherine Martin. Ona od wielu lat współpracuje z Bazem Lurmanem i wszystkie filmy, o których też wam za chwilę opowiem, projektowała razem z nim pod tym względem. No ale w przypadku Elvisa Presleya, postaci jak najbardziej rzeczywistej, również kostiumy są jak najbardziej rzeczywiste, bo mamy bardzo dużo zdjęć, nagrań, koncertów, występów, nawet teledysków Elvisa Presleya w takim starym stylu wykonanych i one stają się tutaj inspiracją do tego, jak ubrać Ostina Butlera, który staje się Elvisem na potrzeby tego filmu. Catherine Martin jest taką kostiumografką, dla której za naczelną zasadą jest postaraj się jeszcze bardziej, czyli po angielsku try harder. Ona zawsze przykłada niesamowitą wagę I pieczołowitość do swoich kostiumów. Zresztą filmy Baza Lermana tego wymagają, bo one przenoszą nas albo w wymyślone światy, albo w światy rzeczywiste w przeszłości, i zawsze one są bardzo barokowe. Tam się naprawdę bardzo zawsze dużo dzieje w scenografii i w kostiumach, więc przyłożenie do tego ręki i postaranie się, żeby to wyglądało niesamowicie, jest zadaniem właśnie Catherine Martin. Na potrzeby tego filmu powstało 9000 kostiumów. To jest bardzo dużo. Różnych elementów garderoby, od butów przez bieliznę, skarpety paski, kurtki, okulary. Wszystkie te rzeczy były zaprojektowane specjalnie do filmu i wykonane, a sam Elvis miał 90 kostiumów. To jest naprawdę dużo, jak na jednego bohatera. Ten film jest oczywiście długi i bardzo dużo się w nim dzieje, ale jednak 90 kostiumów dla samego głównego bohatera to bardzo dużo. I część z nich została, to było dostosowywanie autentycznych projektów z tamtej epoki, część to były przeróbki, a część została specjalnie uszyta na, na potrzeby tego filmu. Tych punktów odniesienia było naprawdę bardzo dużo i dla Katrin Martin właśnie opowiadanie historii poprzez kostium jest istotnym elementem. Zresztą ona mówi, że przez kostium stara się wyrazić jak najwięcej, żebyśmy jak najlepiej zrozumieli danego bohatera, żeby to nie było tylko tak, że bohater nosi czerwoną koszulę, więc pewnie ma mocną energię albo ta scena ma nam coś takiego pokazać. Nie, tu chodzi o to, żeby ten kostium przemawiał do nas. Ona mówi również, że aktorzy są jak kwiaty, a kostiumy to są wazony, w które te kwiaty wkładamy, żeby wyglądały jeszcze lepiej i żeby wyeksponować ich właściwie piękno i charakter. Więc myślcie też o tym w kontekście tego filmu, mając też na uwadze fakt, że do tego filmu kostiumy zostały dla Elvisa uszyte przez tę samą firmę, która szyła kostiumy dla prawdziwego Elvisa Presleya. Ta firma nazywa się B&K Enterprises i mieści się w Charleston w Indianie. Oni mają zarezerwowane prawa do niektórych projektów tych kostiumów, w których Elvis Presley występował, więc to było naturalne, że do nich się zwrócą. Też pojawiają się tutaj kostiumy i tu warto zwrócić na to, w czym bywają, że tak powiem, po godzinach, czyli nie na scenie bohaterowie, szczególnie Priscilla Presley, no i właśnie Elvis w tym swoim wydaniu, nazwijmy, w cywilu to są ubrania zaprojektowane przez Miutję Pradę to jest um, słynna projektantka mody z domu właśnie o, tym, o tej nazwie czyli z Prady te kostiumy zostały przygotowane na potrzeby tego filmu zresztą Prada współpracowała już z Bazem Lurmanem przy innych filmach także gdzieś tutaj świat mody i świat kina się przenikają. I warto też zwrócić uwagę na niektóre konkretne kostiumy, w których Elvis występuje, bo mamy takie na przykład kombinezony z, ze słońcem, z gwiazdami. No to tak jak już mówiłam wcześniej, jest to nawiązanie do jego takiego nadludzkiego, boskiego, gwiazdnego statusu, albo ten nazwijmy to garniturem w takim starym stylu różowym, w którym pojawia się na scenie. My oczywiście kolor różowy z dzisiejszej perspektywy Kojarzymy raczej z tym, co dziewczęce, z tym, co spod znaku Barbie, ale tutaj to przełamanie i taki hiper, męski, bardzo uwodzicielski styl Elvisa Presleya w tej scenie, myślę, że też mocno podkreśla i mocno eksponuje ten kolor różowy. Elvisowi wszystko wolno. Elvis może wystąpić w różowym garniturze i nikt nie stwierdzi, że to dziewczyńskie. Czy dziewczęce, tylko stwierdzi, że różowy jest najbardziej męskim kolorem, jaki jest do wyboru. Więc też te kostiumy w taki sposób do nas przemawiają z samego filmu. Także warto patrzeć na film również z perspektywy tego, w co kto jest ubrany, bo to zawsze ma duże znaczenie. Ale, tak jak już mówiłam wcześniej, same filmy Baza Lermana są tutaj mocnym punktem odniesienia, więc przejdźmy do kolejnej literki i będzie to, i jak inne filmy. Przede wszystkim warto mieć na uwadze twórczość samego reżysera. Jego filmy są niesamowicie spektakularne. Jakie ma na swoim koncie, bo może niekoniecznie je znacie, a warto, żebyście przynajmniej poznali je po tytułach, a myślę, że jeśli ten film Wam się spodobał, to chętnie sięgniecie po inne jego produkcje. Ja bym zaczęła od Romeo i Julii, które stworzył to film, który stworzył w latach 90. w roli głównej Leonardo DiCaprio jako Julia Claire Danes. Nie dzieje się to w epoce, tylko Szekspir zostaje przeniesiony do czasów współczesnych do Venice Beach, gdzie gangi w hawajskich koszulach reprezentowane właśnie przez te dwie rodziny mają swój konflikt, gdzie zbroja dla Romea jest tylko przebraniem na imprezę, gdzie wybrzmiewa 90'sowa bardzo, ale nadal świetna muzyka i to wszystko jest niesamowicie popkulturowe, szybko zmontowane, przepiękne i bardzo młody jeszcze wtedy Leonardo DiCaprio jest prawdziwym Romeo. Do dzisiaj lubię do tego filmu wracać. Kolejny film, do którego warto sięgnąć to Mulę Rouge Musical z Nicole Kidman i Ewanem McGregorem w rolach głównych. Trafiamy do Mulan już w Paryżu poznajemy słynnych malarzy, tam jest Toulouse-Lautrec, są też właśnie dekadenckie czasy impresjonistów z jednej strony, z drugiej strony kabarety, wielka miłość, przepiękne piosenki, bardzo znane w takim wydaniu musicalowym. Ogląda się to świetnie, jest to niesamowicie poruszająca historia miłosna, która pokazuje nam właśnie życie Bohemy w Paryżu. Kolejny film to Wielki Gatsby. Na podstawie e, słynnej książki e, Francisa Scotta Fitzgeralda, tutaj znowu w roli e, Gatsby'ego Leonardo DiCaprio, e, przepiękna opowieść e, o miłości, ale z drugiej strony też o e, cierpieniu, o nadziei, o niespełnionych ambicjach, o tym, jak można oszukać świat. E, wspaniała muzyka i też lata dwudzieste roztańczone, niby jazzowe, a jednak bardzo hip-hopowe. No, naprawdę spektakularne to kino. Jeszcze taki film bym przywołała, który on stworzył o wiele wcześniej jeszcze w Australii, bo tak jak mówiłam, jest to reżyser z Australii. Roztańczony buntownik o konkursie tanecznym, w którym udział biorą młodzi ludzie. Przygotowują się do niego, każdy chce być jak najlepszy. Dużo mamy filmów o tańcu i też właśnie takich o o tym, że taniec może zmienić czyjeś życie, ale ten jest naprawdę świetny i warto też do niego się cofnąć. Więc y, zawsze Bas Luhrmann zabiera nas do jakiegoś konkretnego, bardzo spektakularnego, mającego taką specyficzną estetykę świata, ale też przywraca nam klasykę na nowo, bo Romeo Julia czy Wielki Gatsby, no to klasyki literatury opowiadane w taki sposób, jakiego jeszcze w kinie nie było, czyli w naprawdę niesamowicie y, spektakularne to słowo się tutaj y, pojawia i ono jeszcze chyba wróci na sam koniec, tak, y, ale jednak bardzo przyciągające uwagę taki angażujący, porywający nas do tego stopnia, że taki wyrywający nas z fotela wręcz sposób. Ja uwielbiam jego kino. Jest to dla mnie kino takie, z którym właśnie chcę nawiązać pewną relację i dla jako reżysera ważny jest tak zwany kontrakt. On proponuje pewien świat, pewien sposób opowiadania historii. Dosyć wcześnie na poziomie fabuły dzieje się coś bardzo intensywnego i my wiemy, czy to jest dla nas, czy to nie jest dla nas. Czy my takie kino Kino przyjmujemy, bierzemy, czy chcemy z nim spędzić następne dwie godziny, to dosyć szybko jest jasne, bo te filmy są bardzo intensywnie opowiadane. Nie każdy takie kino lubi, ale zdecydowanie ten styl jest bardzo przyciągający. Ale gdy mowa o innych filmach, to nie tylko filmy Baza Lurmana bym wam tutaj poleciła. Warto zobaczyć też film Priscilla w reżyserii Sophie Coppoli, niedawno zrealizowany. Kaylee Spaney tam gra rolę. Prisili, bo to jest opowieść, która trochę rymuje się z samym Elvisem, bo pokazuje perspektywę na ich wspólne życie właśnie ze strony Priscilla Presley, bardzo młodej dziewczyny, która została przez Elvisa zapoznana podczas jego, jego służby wojskowej w Niemczech, która była jeszcze wtedy nastolatką. Ta miłość wybuchła, ale musiała rzecz jasna poczekać. Do ślubu doszło kilka lat później. No i właśnie wie wielka miłość, ale też dużo innych emocji. W zupełnie inny sposób Sofia Coppola pokazuje tę historię, więc jeśli macie możliwość, to sięgnijcie też do tego filmu i poznajcie samą Priscilla, bo ona tutaj w filmie Elvis się pojawia, ale rzecz jasna jest na drugim planie. Tutaj Elvis jest najważniejszy, to jest jego film. Ja bym też dorzuciła do stawki taki film zupełnie z innego świata, ale nadal ze świata muzyki. Film Amadeusz w reżyserii Milosza Formana. To taki klasyk kina światowego, Opowiadający historię Mozarta i Salieriego, czyli takiego kompozytora, który chciał Mozartowi skraść jego talent. Rymuje mi się ta opowieść trochę z tym, o czym jest Elvis, czyli o tej relacji między Elvisem a jego agentem, pułkownikiem, Parkerem. Jednak gdzieś w tym jest pewne podobieństwo. Ktoś, kto ma talent, kto ma tę tak zwaną iskrę bożą, staje się. Ofiarą być może, albo przynajmniej osobą, która nie tylko zyskuje, ale też traci na relacji z drugą osobą, która tego talentu ma mniej, która chce to, to bycie w blasku w jakiś sposób wykorzystać. Może te filmy dla Was również będą ze sobą. Rozmawiały. Jak dla mnie ich połączenie jest naprawdę interesujące. Została nam jeszcze jedna literka, więc czym prędzej przychodzę do S, jak spektakl, bo mówiłam o tym, że filmy Baza są spektakularne, że zabierają nas trochę jak do cyrku, że jest bardzo dużo konfetti, złota, baroku, przepychu, fajerwerków realnych i takich właśnie związanych z tym, jak film jest opowiadany. Jest dużo muzyki, pięknych kostiumów, i to wszystko. Jest niesamowicie porywające, więc to jest sam w sobie spektakl, ale ten spektakl ma też drugą warstwę. Elvis jest takim filmem, który opowiada nam bardzo mocno o tym, jak działa, jak funkcjonuje amerykańska kultura. Mówi nam coś o Ameryce jako pewnym świecie, pewnej fantazji, też o przemyśle kultury, który tam funkcjonuje, o tym, że uwielbiamy gwiazdy, kiedy świecą na firmanencie, ale też lubimy, kiedy z niego spadają. Nic bardziej nie cieszy publiki, niż właśnie tego rodzaju historie, które nie zawsze mają happy end, które są um, wesołe i smutne, um, o gwiazdach, którym możemy trochę zazdrościć, możemy je podziwiać, ale też możemy um, ucieszyć się, że nasze życie jest trochę gdzie indziej i żyjemy i funkcjonujemy w inny sposób. Jest to zdecydowanie opowieść też o fanach, um, o tym jak działa branża muzyczna. Um, i też jak działa właściwie taki świat rajsko-mitologiczny. Więc ten spektakl ma co najmniej kilka tutaj poziomów. Pozwala nam zajrzeć w to, jakimi prawami rządzi się Ameryka, co to znaczy osiągnąć w niej sukces, co to znaczy też upaść. Pod ciężarem tego sukcesu. Takie historie kino amerykańskie bardzo lubi, i też te historie słynnych muzyków lubi nam opowiadać. Elvis, jakby nie było, jest filmem biograficznym, takim oczywiście bardzo spektakularnym w swoim wydaniu, ale jednak opowiadającym o prawdziwej postaci, o świetnym muzyku, których, którego utworów możecie dzisiaj słuchać również nadal. Jego płyty sprzedają się świetnie, nadal jest obecny, nadal inspiruje i nadal możemy korzystać z tego jego dorobku i przyglądać mu się zarówno jako Bogu w popkulturze, jak i jako zwyczajnemu człowiekowi, który jest targany różnymi namiętnościami. I mam wrażenie, że ten film oddaje mu cześć w taki najpiękniejszy z możliwych sposobów. Jest to film godny Elvisa Presleya, tak bym to określiła. Mam nadzieję, że to, o czym wam tutaj dzisiaj trochę poopowiadałam, czyli E jak eskapis, L jak love, czyli miłość, V jak welwet, czyli aksamit, kostiumy, i jak inne filmy, i S jak spektakl, przydawałam się do myślenia o tym filmie. Ja polecam wszystkie filmy Bazalermana. Czekam na kolejne. Jeszcze taka anegdotka na koniec. Kiedy przygotowywał się Bazalerman do tworzenia filmu Wielki Gatsby, myślał nad tym scenariuszem, jadąc pierwszą klasą kolei transsyberyjskiej i sącząc szampana Dom Perignon, żeby mocniej zanurzyć się w taki świat właśnie elit, bogactw, i takiego dotknąć takiego świata, którego na co dzień nawet on jako reżyser nie dotyka. Więc takich reżyserów nam trzeba, którzy w pełni się angażują w opowiadane historie, którzy ściągają gwiazdy z firmamentu i opowiadają o nich jak o ludziach. Ja tego potrzebuję. Mam nadzieję, że też to będzie kino dla was. Bardzo dziękuję za uwagę. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym projekcie i że te podcasty będą czymś, co po nas zostanie, bo pewnie ktoś jeszcze po nie sięgnie, będzie mógł ich posłuchać. Dla mnie to była niebywała przyjemność wybrać te cztery filmy i móc o nich opowiadać zarówno w GCF-ie, jak i właśnie Wam tutaj w ramach naszych spotkań audio. <grymne> Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Mówiła do Was Kaja Klimek, a ja polecam wszystkie filmy, nie tylko te cztery, ale wszystkie te popkulturowe produkcje, przede wszystkim po to, żeby o nich. Pomyśleć, ale też, żeby bawić się świetnie, bo jedno drugiego nie wyklucza. Do zobaczenia i do usłyszenia.